Oglądaliśmy, proszę państwa, trzeci akt opery Otello Giuseppe Verdiego w wykonaniu wspaniałych gwiazd Metropolitan Opera. Dyrygował James Levine, reżyseria, inscenizacja Franco Zeffirelli. Oczywiście w roli Otella wystąpił Placido Domingo, partię Desdemony śpiewała Mirella Freni, a w roli Jagona wystąpił Justino Diaz. A teraz już, proszę państwa, zakończenie tego wielkiego koncertu galowego. Będzie to drugi akt operetki Zemsta nietoperza Johanna Strausa, tego przedziwnego dzieła Króla Walca, dzieła, które wystawiane jest często w teatrach operetkowych, ale także bardzo często w teatrach operowych, bowiem zagrać i zaśpiewać Johanna Strausa Zemstę nietoperza jest bardzo trudno, wymaga to niezwykłego mistrzostwa. Ten drugi akt stwarza szczególną okazję do przedstawienia występów gościnnych i tradycją dawnych inscenizacji, tych jeszcze w ubiegłym stuleciu i tych na początku naszego stulecia było właśnie podczas sceny balu u księcia Orłowskiego, kiedy wszyscy są rozbawieni, kiedy wszyscy są upojeni wspaniałym szampanem, śpiewają i tańczą, nagle wprowadzić na scenę artystów, którzy uświetniają swym występem, swym talentem właśnie taką galę. No, jakaż może być, proszę państwa, wspanialsza okazja do takiej gali jak 25-lecie Metropolitan Opera w nowej siedzibie w centrum Lincolna. Zobaczymy to piękne przedstawienie, fragment tego przedstawienia, drugi akt. Dyryguje oczywiście James Levine, dyrektor artystyczny Metropolitan Opera od początku pobytu tego teatru w centrum Lincolna. Artysta opromieniony międzynarodową sławą, wielki mistrz batuty i uroczy człowiek poza tym. Reżyseria tego przedstawienia Otto Schenk. Natomiast, proszę państwa, cała plejada znakomitości, która występuje na scenie. Barbara Daniels w roli Rosalindy. W roli Adeli Barbara Kilduff, w roli księcia Orłowskiego Annie-Sophie von Otter. Ona będzie właśnie zapowiadała pojawiające się gwiazdy, które uświetnią jubileusz Metropolitan Opera, także nie będę państwu podawał całego spisu, całego wykazu tych wspaniałych nazwisk, które pojawią się na scenie. Powiem tylko, że szczególną atrakcją tego wieczoru